Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wtorek. Jesteśmy po majówce. Po mokrej, zimnej majówce. Dzisiaj cięcie tej kwatery, która jest jeszcze nie przecięta. No tak jak widać, tutaj tylko delikatna korekta będzie. I będzie okazja pokazać wam ten sekator. Ja tam kilka osób pytało o tego elektryka. Więc ja sobie tutaj tym elektrykiem będę ciął i wam pokażę, co i jak z tym sprzętem. Wygląda to tak. Tak jak widać, to jest Felco model 820. No i teraz tak trochę technicznych spraw. Sterownik, tutaj jest wejście na USB, w tym miejscu można sobie, nie wiem, ładować baterię w telefonie. Bateria tu. Sterownik urządzenia. No i tutaj jest wskaźnik ilości cięć do wykonania, wskaźnik naładowania baterii. Jeżeli się świeci jeden pasek, to znaczy, że jest jedna bateria. Tutaj jest też miejsce na drugą baterię w tym plecaczku. Co my tu mamy dalej? Czas pracy, ile cięć wykonanych, tych grubych, cienkich i tych pośrednich. Tutaj tych bardzo dużych cięć ile wykonane. 50% otwarcia ostrza, że jest aktywne. To nie wiem, co to jest. No i wersja sterownika. Jak dla mnie sekator bardzo uniwersalny. Ja go używam od, nie wiem, chyba w 13 albo w 14 roku go kupiłem. Bardzo uniwersalny sekator, bo się nadaje do zarówno do starych, jak i do młodych kwater. Co prawda uważam, że do młodszych kwater lepiej by się sprawdził ten model drugi. Chyba 811, chyba, jak się nie mylę. On tutaj troszeczkę inaczej jest skonstruowany i mniejsze rozwarcie ostrza ma, co prawda tnie mniejsze średnice gałęzi, bo ten chyba tnie 45, a 811 chyba tnie 35 mm. No ale myślę, że w takich młodych nasadzeniach to te 35 mm to jest w zupełności wystarczające. No ja mam taki, bo swego czasu, no mówię, było sporo tych starszych kwater. I po prostu no, była potrzeba taka, żeby ten sekator był właśnie taki. Co do zalet, no to ja mam tą podstawową baterię. Ona bez żadnego problemu wystarcza na dzień, pełny dzień pracy. Jeszcze jej zostaje. Ładowanie baterii w razie czego też jest szybkie. Z tych funkcji, które mi osobiście się najbardziej podobają, to jest to przełączanie się pomiędzy trybami. W tym momencie mamy tryb otwarcia, no, pełny ostrza. I żeby się przełączyć na tryb 50%, to jest tyle. Jesteśmy na trybie 50%. Także nie trzeba się tu przyłączać żadnymi guzikami, niczym innym. Po prostu dwa ruchy i już jesteśmy w drugim trybie ostrza. Sekator bardzo mocny. Nie jest ciężki. Dla mnie po prostu najwygodniej mi się go trzymało, bo porównywałem. W momencie zakupu porównywałem sobie to i co prawda jak go kupowałem, to nie było takiego wyboru tych sekatorów, ale porównywałem to i Bako. Zdecydowałem się na tego, bo no po prostu dla mnie jest bardziej poręczny. Także tak to wygląda. Producent tutaj deklaruje dożywotnią gwarancję na tą aluminiową obudowę. I to wam mogę potwierdzić, że to jest prawdziwa gwarancja, bo przy okazji serwisu ta obudowa była u mnie wymieniana. Gdzieś tu po prostu w tym miejscu, jak się nie mylę, gdzieś uderzyłem, po prostu było wyszczerbione kawałek. Co prawda to w ogóle nie przeszkadzało w pracy, ale w ramach po prostu gwarancji zostało mi to wymienione. No i tyle. Co do serwisów, no to tak jak zaleca producent, 400 tysięcy cięć albo raz w roku. Wymiana ostrza, smarowanie, jakiś tam przegląd tego wszystkiego. To wszystko, no fajnie to działa.
kabura do pasa. No, co prawda zużyje to, no bo wiecie, to do paska tak samo. W zimie, no to wiadomo, kabel w rękaw do kurtki i wio. Także ja jestem ze sprzętu bardzo zadowolony. Co prawda nie używam go w tym momencie za dużo, bo używam tylko tam, gdzie no tak jak wiecie, młode sobie tnę samemu, więc tutaj z niego korzystam. No a większość, no to po prostu tniemy z ekipą, także u mnie można powiedzieć, że za wiele roboty już w tym momencie ten sekator nie robi. Ale po prostu, no tak jakby ktoś się tam zastanawiał nad zakupem, to uważam, że to jest bardzo uniwersalny sekator. Jeżeli są mieszane kwatery, stare i młode, to uważam, że może jest warta zastanowienia opcja. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten sprzęcik. Dobra, ja się ubieram w to i bierzemy się do roboty.